Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek Nauki z Pomysłem. Dzisiaj tematem naszej dzisiejszej lekcji będzie budowa i funkcje tkanek roślin. Zacznijmy może od powiedzenia, czym tak naprawdę jest tkanka. Tkanka to zespół komórek o wspólnym pochodzeniu i podobnej budowie, pełniących określone funkcje. Na przykład może to być okrywająca, przewodząca, wzmacniająca. Rośliny są zbudowane z tkanek twórczych i stałych. Tworzą one organy, czyli części ciała roślin, takie jak między innymi korzenie, łodygi, liście. Mamy wiele przystosowań roślin do życia na lądzie. Takim przystosowaniem może być, powiedzmy, na przykład dobór wody i soli mineralnych. Jest przystosowanie rośliny takie, że wykształca tkanki przewodzące i dobrze rozwinięty system korzeniowy, wykształcenie tkanek okrywających organy nadziemne. Nie będę czytała ich wszystkich, bo jest ich dosyć dużo. Musimy teraz powiedzieć sobie, czym się różni, powiedzmy, glon od rośliny. No i glon ma część liściokształtną, a roślina ma liść. Łodyga jest w roślinie, a w glonie jest część łodygokształtna. Natomiast w roślinie jest korzeń, a tam jest część korzeniokształtna. Czyli już rozumiecie, na czym to mniej więcej polega. Bardzo ważna rzecz, tkanki roślinne dzielą się na twórcze, jak już sobie powiedzieliśmy, i stałe. Twórcze dzielą się na pierwotne i wtórne, stałe na okrywające, wzmacniające, przewodzące i miękkiszowe. Teraz omówimy sobie tkanki twórcze, a potem przejdziemy do stałych. Krok po kroku wyjaśnimy sobie, o co w tych wszystkich tkankach chodzi. Tkanki twórcze zbudowane są z żywych, drobnych, ściśle do siebie przylegających komórek zdolnych do regularnych podziałów. Znajdują się w szczytowych częściach łodyg i korzeni, gdzie tworzą się tak zwane stożki wzrostu i funkcjonują nieprzerwalnie od najwcześniejszego stadium rozwoju rośliny. Z tego powodu stożki wzrostu korzenia i łodygi są określane jako tkanki twórcze pierwotne. Dzięki nim możliwy jest wzrost rośliny na długość. Wewnątrz łodygi i korzeni niektórych roślin znajduje się miazga. Należy ona do tkanek twórczych wtórnych. Oznacza to, że powstała z tkanek stałych, których komórki odzyskały zdolność dzielenia się. Procesy zachodzące w miazdze powodują przyrost organów roślin na grubość.